Maturzyści zabiegają o stypendia polskiego rządu, uczelnie z Polski, o studentów i ich stypendia. Spotkania informacyjno-promocyjne na temat studiów w Polsce odbyły się w Solecznikach i w Wilnie. Te spotkania były zorganizowane z myślą o przybliżeniu głównie informacji o egzaminach, a przy okazji doszliśmy do wniosku, że celowym będzie, skoro już przyjdą maturzyści na to spotkanie, przedstawić szerszą ofertę innych uczelni, nawet tych, które, do których nie trafiają studenci w ramach tego procesu rekrutacji. Natomiast te uczelnie do tej pory wykazywały zainteresowanie studentami polskiego pochodzenia z Litwy i przedstawiały im jakieś zasady preferencyjne. Uczelnie przedstawiają bogatą ofertę, ale nie każdy kandydat zdoła przejść przez sito rekrutacji. Podstawowe warunki to polskie pochodzenie i ukończenie polskiej szkoły. Następnie egzaminy, podczas których trzeba wykazać się wiedzą odpowiednią dla wybranego kierunku studiów. Komisja ocenia także wiedzę ogólną, często wykraczającą poza normy podręcznikowe. Zaczynając od polityki, kończąc historią, a nawet po prostu tak, wiedzą intelektualną i bardziej taką powszechną. No, niektórych pytali tam składy w parlamencie, kim kto chciałby być w parlamencie. Niektórych pytano, na czym się skończy Europa, na jakich górach. No, u mnie pytano o kryzysie karaibskim, bardziej historyczne takie pojęcie. W wielu przypadkach widać było braki ogólnej wiedzy o współczesnej Polsce, o historii Polski, o tym, co się dzieje w Polsce. I tu należy wyróżnić te osoby, które biorą udział w takich kursach dodatkowych, które prowadzi Szkolny Punkt Przedmiotów Ojczystych w Wilnie, gdzie właśnie są przybliżane według uzupełniającego programu polskiego elementy języka polskiego, historii i geografii Polski, a także wiedzy o społeczeństwie. Zainteresowanie studiami w Polsce nie słabnie. W tym roku jednak organizatorzy oczekują nieco mniejszej liczby osób ubiegających się o stypendia. Powodów jest kilka. No, w tym roku może będą to 3 osoby na jedno miejsce. Nie wiemy, ile będzie chętnych jeszcze. No, należy pamiętać, że Uniwersytet w Białymstoku ma swoją filię w Wilnie i tutaj jest możliwość także zdawania na ekonomię i na informatykę, na 2 kierunki studiów, więc ten strumień maturzystów może się trochę rozdzielać. Te nakłady na to będą utrzymane takie, jakie są w tej chwili. Biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia ze spadkiem liczby maturzystów, prawda, jeśli wchodzimy w okres niżu demograficznego, czyli może być tak, że będzie mniej kandydatów na jedno miejsce, do jednego stypendium. Ci, którym już się udało, przekonują, że warto. Ernest Griszka jest absolwentem gimnazjum imienia Jana Pawła II. Studiuje na 1. roku dziennikarstwa i nauk społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Studenckie życie mu zaimponowało. Docenił nie tylko wysoki poziom nauczania, ale też bogatą ofertę życia towarzyskiego i tak ważną dla młodego człowieka samodzielność. Tam żyjesz sam, już układasz swoje własne życie, już robisz co chcesz, już wybierasz swoje kierunki, swoją dalszą drogę. No i jakoś odczuwa się ta swoboda, odczuwa się to, że możesz robić wszystkie rzeczy, co, wszystko, co tylko zapragniesz.